Hej, ja jestem Kornel i witajcie na moim kanale. Jest takie powiedzenie, pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Jest też drugie powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają. No właśnie, ale chyba nie do końca się z tym zgadzam. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Te powiedzenia są bardzo popularne w Polsce, albo przynajmniej były, jak jeszcze byłem troszkę młodszy. I sugerują one jakąś złą moc pieniądza. Demonizują go bardzo. Co w takim razie daje nam szczęście? Zdrowie? Rodzina? Przyjaciele? Być może praca? Czas wolny albo spełnienie marzeń? Jakieś rozwijanie własnego hobby? Być może bezpieczeństwo i stabilizacja? Albo niezwykłe przygody i chęć doświadczania życia. Co tak naprawdę daje nam szczęście? Być może niektóre z tych rzeczy właśnie odnoszą się do Ciebie. Ale czy nie byłoby łatwiej zapewnić sobie to szczęście, mając pieniądze? Weźmy na ten przykład zdrowie. Jedna z najważniejszych rzeczy w życiu to zdrowie nasze, zdrowie naszych bliskich. No właśnie, ale czy bez pieniędzy jesteśmy utrzymać to zdrowie na odpowiednim poziomie? Ubezpieczenie kosztuje. Jest ono ukryte w pensji, ale kosztuje. A tak naprawdę jak chcemy iść do lekarza szybko, bez czekania, to i tak musimy zapłacić za wizytę prywatną. Kosztują leki i to kosztują dużo, zwłaszcza dla ludzi starszych, którzy żyją praktycznie tylko z emerytury albo renty. Kosztuje również zdrowa żywność. Jeśli chcemy odżywiać się zdrowo, dbać o to zdrowie przez jedzenie odpowiednich rzeczy, no to one również są nieco droższe niż takie śmieciowe jedzenie. Samo pójście z trenerem na siłownię, znalezienie w ogóle czasu na ćwiczenia, do tego odnowa biologiczna, myślę, że dla niektórych zupełnie coś obcego, również wpływa pozytywnie na nasze zdrowie. Nie mówiąc o wizytach u psychologa albo psychoterapeuty, które mają albo miałyby zadbać o nasze zdrowie psychiczne. To wszystko kosztuje i to nie małe pieniądze. Rodzina również daje mi szczęście, ale czy bez pieniędzy byłoby tak samo? Bycie ze sobą i spędzanie razem czasu jest bardzo ważne i daje szczęście, takie coś w rodzaju spełnienia. Ale te pieniądze są potrzebne, no nie możemy się oszukiwać, że nie. Jeśli nie musimy się przejmować tym, co zjemy jutro na śniadanie. Czy w ogóle mamy co zjeść na śniadanie? Jeśli mamy jakiś dach nad głową? Jeśli jesteśmy w stanie wyjść z naszą partnerką, z naszym partnerem na jakąś randkę raz na jakiś czas? To wszystko wpływa bardzo pozytywnie na nasze życie rodzinne. Nie mówiąc o odpowiedniej edukacji, która również kosztuje, o jakichś tam drobnych prezentach na święta czy na jakieś okazje. I o czymś, co jest chyba najważniejsze, o czasie. Musimy mieć czas wolny, żeby spędzić go z rodziną, ale jeśli martwimy się o to, żeby wystarczyło nam pieniędzy, być może ten czas zostanie przeniesiony na pracę, a nie spędzenie go z rodziną. Kolejna rzecz dająca szczęście, spełnianie marzeń, tak? Chcecie może wyjechać do jakiegoś egzotycznego kraju. Być może, no nie wiem, chcecie założyć własny biznes albo spotkać jakąś znaną osobę. Być może chcecie sobie kupić samochód, albo willę z basenem, albo po prostu pójść na koncert ulubionego zespołu. Wszystkie te rzeczy kosztują. W szkole nie jesteśmy uczeni, jak zarządzać odpowiednio pieniędzmi, jak je mądrze zdobywać, jak je mądrze oszczędzać, jak je mądrze inwestować. Co myślę, że powinno być jedną z podstawowych rzeczy, bo w życiu dorosłym to będzie pierwsze, z czym się spotkamy. Będziemy musieli zapewnić sobie na następny dzień jakieś pieniądze, żeby przeżyć po prostu. Część z nas pewnie ma to wsparcie rodziców i to świetnie. Musimy sobie uświadomić pewną rzecz, że to, że mieliśmy pomóc rodziców i to finansowanie, takie bezpieczeństwo w rozwijaniu się w edukacji, to nie jest coś oczywistego. I kiedy wchodzimy w to naprawdę dorosłe życie, a wcześniej przez cały czas było nam wmawiane, że pieniądze nie są najważniejsze, że pieniądze szczęścia nie dają,
Okej, fajnie, no ale co teraz? Ja ich nie mam. I wcale nie czuję się szczęśliwy, nie czuję się bezpieczny. Rzeczy nieco się komplikują. Widzisz, ja nie chcę być miliarderem, rządzić światem, nie wiadomo jakie dziwne akcje teraz. Chciałbym mieć pieniądze na spokojne życie, na bezpieczne życie z rodziną, gdzie mamy dach nad głową, gdzie mamy co zjeść, gdzie jesteśmy w stanie dbać o swoje zdrowie i zdrowie swojej rodziny, gdzie być może raz na jakiś czas możemy fajnie spędzić wakacje za granicą, gdzie mogę też rozwijać swoje hobby i zainteresowania. Wiecie, wiele ludzi mówi, że ich znajomy się zmienił, bo ma pieniądze teraz. Ale czy nie zdarza się tak, że ludzie bez pieniędzy też są zaproszeniem chujowi? Jeśli nie masz pieniędzy i jesteś właśnie taki, to jak będziesz miał pieniądze, myślę, że wiele się nie zmieni. Jeśli jesteś dobrym człowiekiem bez pieniędzy, to z pieniędzmi być może będziesz jeszcze lepszym, będziesz potrafił wykorzystać dobrze te pieniądze, aby sprawić dobro innym ludziom. Zamykając tę myśl, pieniądze nie są w życiu najważniejsze, ale rzeczy ważne kosztują. Być może pieniądze szczęście nie dają, ale te rzeczy, które szczęście dają, za nie musisz zapłacić. Tym wideo zakończę serię dlaczego robię to, co robię. Część z Was może mieć pytanie do mnie, czyli co? Robisz ten YouTube dla pieniędzy? No na ten moment oczywiście nie, no bo nic z tego nie mam kompletnie. Ponoszę same koszty. Ale uważam, że jest to swego rodzaju inwestycja, która może mi dać jakiś dodatkowy przychód w przyszłości. Która ma w pewnym sensie zabezpieczyć mnie i moją rodzinę na wypadek, gdybym stracił pracę, gdyby moja żona straciła pracę, być może w przyszłości jakieś tam pieniądze z tego YouTube'a będę w stanie wyciągnąć. I uważam, że to nie jest coś złego, bo czas na tym spędzony i ilość wyrzeczeń, które się z tym wiążą i ilość pracy i pieniędzy w to włożonych, fajnie było, żeby przynajmniej się zwróciła. Zachęcam Cię również, abyś Ty spojrzał na pieniądze troszkę inaczej. Nie na coś, co jest dostępne tylko dla bogatych i co jest złe, co jest czymś zmieniającym ludzi na gorsze, ale co jest fajnym narzędziem, by budować własny dobry świat. Dziękuję Ci, że obejrzałeś ten film do tego momentu i specjalne podziękowania dla moich subskrybentów. Naprawdę doceniam Wasz czas i dziękuję, że jesteście ze mną. Widzisz, na koniec każdego wideo subskrybenci dostają specjalne podziękowania. Jeśli również chcesz je dostawać, zapraszam do subskrybowania. Moje pytanie na dzisiaj jest takie. Jakie jest Wasze podejście do pieniędzy? I czy robicie coś dodatkowego, aby te pieniądze sobie zapewnić? Będę wdzięczny, jeśli podzielicie się swoim przemyśleniem w komentarzu. Algorytm YouTube'a działa w ten sposób, że im więcej wideo ma różnych reakcji czy zaangażowania, jest szansa, że będzie również miał większy zasięg. Więc jeśli to nie jest dla Ciebie problem, zostaw komentarz albo polub ten filmik. Byłbym za to bardzo wdzięczny. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Ja idę zarabiać pieniądze.